Dzień dobry, witam serdecznie w dniu dzisiejszym i zapraszam do tego, byśmy wspólnie wsłuchali się w słowa Pisma Świętego, które będą nam towarzyszyć przez cały dzień. Przede wszystkim otrzymujemy słowa Psalmu 141. W 8 wierszu czytamy: Do Ciebie, Boże, Panie mój, wznoszą się oczy moje. Tobie ufam, nie zatracaj duszy mojej. Fragment Nowego Testamentu zapisany jest w Ewangelii Świętego Jana, w rozdziale 14 i 19 wierszu. Jezus mówi: Ja żyję i wy żyć będziecie. Na dzień 4 marca towarzyszą nam również słowa z księgi proroka Jeremiasza z 29 rozdziału i 11 wiersza. Ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Te wspaniałe słowa nadziei przygotowane zostały przez chrześcijanki z Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Dzisiaj bowiem w wielu miejscach na świecie będą odbywać się spotkania i liczne nabożeństwa z okazji Światowego Dnia Modlitwy. Te słowa miały przede wszystkim ukazać życie chrześcijan, przede wszystkim chrześcijanek, żyjących w tych krajach, ich losy, ich możliwości, ich rozterki, ich nadzieje. Jednak te słowa bardzo mocno dzisiaj korespondują z tą sytuacją, która rozgrywa się na wschodzie Europy, w Ukrainie. To właśnie tam tak bardzo potrzeba słów nadziei, słów wsparcia. Tam, gdzie toczy się wojna, gdzie wiele kobiet rozpacza nad losem swoich rodzin, gdzie martwi się o losy swoich mężów, tam, gdzie również wielu mężczyzn toczy walki i naraża swoje życie, zdając sobie sprawę, że w każdym momencie może zginąć. Słowa nadziei i otuchy są niezmiernie ważne. Te słowa, które odczytaliśmy i które nam towarzyszą, były wypowiedziane do Izraelitów w sytuacji, gdy cały lud znajdował się w niewoli babilońskiej. Ta niewola trwała długo, dlatego też słów nadziei potrzeba było wiele, mocnych, pewnych, realnych. Tak się zdarza, że niestety okrucieństwo innych ludzi dosięga i nas, lub dosięga kogoś w naszym sąsiedztwie, czasami również w naszych domach, tam gdzie mieszkamy, lub po prostu, tak jak w obecnej sytuacji, dotyka sąsiedni naród. Moi drodzy, dzisiaj chcemy prosić Pana Boga, chcemy ufnie wznosić nasze oczy i błagać Go o Jego zmiłowanie, o mądrość dla tych, którzy decydują o losach świata, tych, którzy mają wpływ na to, żeby cokolwiek zmienić w tej trudnej, globalnej sytuacji. Ale to, co my możemy uczynić, to przede wszystkim trwać w nadziei i tę nadzieję przekazywać tym, którzy może w niej słabną, którzy bardzo jej potrzebują. Ufamy, że Bóg wiele może zmienić, bo wielokrotnie wiele zmieniał i ciągle zmienia wiele w naszym życiu. Dlatego niech i ten dzisiejszy dzień będzie dniem nadziei, dniem okazywania współczucia, udzielania też realnej pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Niech Jezus Chrystus, który powiedział, że On żyje i my żyć będziemy, niech te słowa będą nadzieją dla tych, którzy są przerażeni. Bądźmy więc apostołami niosącymi tę dobrą wieść i dobrą nadzieję. Amen.